Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marokomragie, a przed wami kolejny materiał z gry Evil West. Zapraszam do oglądania. Bezkompromisowa siła. Rękawica Reinterów może zostać wykorzystana do otwarcia zablokowanych przejść. Podejdź do takiej ikonki, tak? Z pięścią i wciśnij lewy przycisk myszy, gdy ikona zmieni swój kolor na żółty. Okej. Lubię sprawy załatwiać siłowo w gra. Okej, tak się jeszcze rozglądam, czy nie ma jakiegoś dodatkowego, jakiegoś opcjonalnego przejścia, ale chyba nie. My też nie przejdziemy. Torowanie drogi. Nacisnij ikonę inkarnacji, tak? I wciśnij spację, aby utorować sobie przejście. Może być inkarnacji. Bo dobra, tam nie przejdę. Okej. A, że w takim sensie. Że w takim sensie. No dobra, może być i tak. Demosłodziak, a jeśli będę na Steamie i będzie ciekawy zgon, to sklipuję to dla potomnych. No, trzeba będzie. Ja jestem za. Ja lubię, jak ktoś robi klipy. Zwłaszcza moich walk. Nieudanych zwłaszcza. Także ja będę... Ja jestem za. Ja jestem za, jak najbardziej za. Dotrzyj na koniec pociągu. Ja jestem jak najbardziej za. O! Czekaj. Okay, let's dance. Let's dance. Podbródkowy oraz rewolwer. Przytrzymaj lewy przycisk, aby wykonać cios podbródkowy, a następnie trzymaj, aby zatrzymać przeciwnika powietrzu. To już odkryliśmy. Ja za bardzo jestem cwaniak, żebym ja nie odkrył sam takich fajnych kombinacji. Jest krwiście, jest przyjemnie, jest zajebiście. Tiborku, nie pozwalają mi już na dodawanie mojego ruskiego konta. Dlaczego? Czemu się tam stało? A, pewnie, znaczy chyba do... Chyba Tiborku się domyślam, co jest przyczyną. Ja się chyba Tiborku domyślam, co jest przyczyną. Czekajcie, ja się przełączę tylko na jedną rzecz. Wy tego nie widzicie. A ja wam zaraz pokażę, o co mi chodzi. Czekajcie momencik. Okej, dobra. Znowu wracamy. Na chwilkę. Dobra, jeszcze wracam do gry i zaraz wam coś pokażę. Tutaj mamy wiedza jeszcze. I list. Aha, dobra, to my czytaliśmy. W sumie to i tak rubel poleciał tak w dół, że coraz mniej się opłaca kupowanie na rosyjskim. No tak, zwłaszcza, a po drugie to wiesz co się dzieje. Znaczy lepiej tam już nie wchodzić. Dla ducha spokoju chociażby. Dla własnego ducha, o. Dla własnego ducha, chciałem powiedzieć. Znaczy jakaś dziwna, nawiedzona z polszczyzna mnie nawiedziła przed chwilą, to ja się nie przyznaję. Ach, słuchajcie, taki dziki zachód to ja rozumiem. Taki dziki zachód to ja rozumiem. A w Red Dead Redemption też fajne, ale gdzieś tak jakoś mało dynamicznie tam było. Okej, a i takie rzeczy też trzeba niszczyć, bo tam też są pieniążki ukryte, okej. Ty, a mi gdzieś pokazywało na tym, na mapie, ile mogę w danym regionie zdobyć chyba. Tak. Jeszcze jednej kasy potrzebuję, gdzieś powinienem zdobyć, skrzyń nie ma. Okej, to będziemy mieć mapę na 100%. Nie wiem, czy robi tą serię na 100%, czy nie. Chciałbym. O, teraz mamy ten rewolwer przyczepiony do pasa. Wcześniej tego rewolweru nie widziałem. Teraz jest przy pasie, przy naszym bohaterze. Tu teoretycznie muszę iść. O, dobra, i mamy 100% mapy zrobione. Słuchajcie. Mamy, słuchajcie, 100% mapy zrobione.
Jeszcze wam raz pokażę. 9. Tutaj, nie wiem co to jest. To jest chyba jakiś, nie wiem, specjalny element. Jakiś, nie wiem, znajdziek. No i skrzyni to nie było. Aczkolwiek znalazłem skrzynię, ale to pewnie chodziło o tą kasę, nie? Czyli w pierwszej mapie mamy wszystko zrobione. Dziki zachód z wampirami, potworami? No taki jest najlepszy. No troszkę prostpunkiem poleciało i fantastyką, ale takie dzikie zachody jak najbardziej jestem za. O, Kokosik, witam serdecznie. A to tak wcześniej? A nie wiem, postanowiłem, wiesz. Znaczy, postanowiłem sprawdzić gierkę, bo nie mogłem się jej doczekać tak naprawdę. Znaczy, ogólnie to nie, jeszcze przedwczoraj o niej nie myślałem, że ją w ogóle kupię, nie? A wczoraj tak się zajarałem, mówię, a chust. No i testujemy. Ogólnie była dzisiaj dostępna już o pierwszej w nocy i o drugiej już miałem dzisiaj ochotę zagrać. Ale mówię, tak patrzę na tego Twitcha, chyba wszyscy śpią, nie? Mówię, a pierdziele, rano sobie odpalę o 8, nie? No i wstałem dopiero przed 10, mówię. To może być to o 10, nie? Żeby odpalić ten stream. Ale żeby sobie sprawdzić tą gierkę. A co tam, Kokosik, u ciebie? Jak tam mija poranek? Co tam słychać? I Tiborkum. Marian to jest technologia. Technologia się ma... technologii nie ma afilacji politycznych. Tak, dokładnie. No rozumiem, rozumiem. Rozumiem, Tiborku. Demosłuchaj, to co ma 2x2 to są te notatki, jak ten list, czy te... A właśnie, no to dziękuję, Demosłuchaj. Właśnie się zastanawiałem, co to jest. Notatki, właśnie, bo to przy tej notatka była taka ikonka, nie? Takiego P. Jednego po prawej, drugiego odwróconego. A no właśnie, no to dzięki, dzięki. Tutaj Demosłuchaj, że za wyjaśnieniem, po czym się zastanawiałem. Oho. O nie, nie chciałem uniku zrobić. O Jezus! Jak mnie tutaj zaskoczyli. A będzie zabawa. O Jezu, jak mi piznął. Wow, szlak. Dobra, nie jest za dobrze. Nie mogę się wyleczyć. Dobra. Jednak muszę wykończyć. Dawaj. Dobra, mogę się wyleczyć. Yeah. Oj. Pięknie. Uwielbiam tą grę. O, rzecz w dupę. Dobra, chyba zaraz będę... Zaraz to chyba wypluję. To, co przed chwilą powiedziałem. Co to jest za ścierwo? Dobra, chyba nic mu nie zrobię rewolwerem. Ty mi to powiedz, co to jest. Ja jebę. Kurczę, ten granatnik zabiera mi życie. Znaczy te granaty, co on rzuca. Zamiast mi pomagać. Zamiast mi pomagać, to mi zabiera życie. Tylko nie mam wyczuć, kiedy on rzuca tym granatnikiem. Znaczy tym dynamitem, to dynamit. Dawaj.
Chłopie, majarka się przebrała. Kto to rzuca granatami, znaczy dynamitem w moją stronę? Kurczę, połowę życia mi zabrał gnój. Jaki to był żar. Free and free. Ej, masakra ty, ej, ja podchodzę do niego, on rzuca tym dynamitem, ja tracę życie. Mówię, co, przecież ten gość mnie chyba ni razu nie trafił. Ten zgnilec, nie? Patrzę, a ten granat, tym dynamitem mi życie zabiera. Mówię, ja jebę. Tiborku, Marian, burzuj ma skilla za 10 zeta jako DLC. Tak, tak. Te skiny, no właśnie. Znaczy, ja kupiłem w przedsprzedaży. Jak kupiliście w przedsprzedaży, to mieliście te skiny za ten. Za darmo. Ja nie kupowałem tego dodatku do tych dodatków. Nawet bym chyba nawet nie kupił tych skinów za 10 zł. Tam twórcy napisali, że jak kupicie w przedsprzedaży, tak, no to dostaniecie za darmo. To dostaniecie za darmo te skiny, nie? Dynamit dynamizuje Mariana. Tak. Uwielbiam twoją tutaj słowotwórczość, Tiborku. Idę osłodziać, o, jeszcze jeden brzydal. Zaraz to cię ten twój towarzysz zabije. Weź, ja nawet nie skomentuję, co się w ogóle stało na tej arenie. Zginie jest to efekt nieudanych eksperymentów związanych z przyspieszeniem przemiany. Proces wabienia skóry pokrył ich ciała twardą łuską, stopniowo gnijącą od środka. Brylaste czyraki, które wybuchają mieszaniną krwi i szpiku kostnego, mogą stanowić źródło pożywienia dla słabszych wampirów. Wyjątkowość składników odżywczych owej mikstury według niektórych źródeł pozwala przetrwać krwiopijcom kilka minut w świecie słonecznym. Duża wytrzymałość zgnijców czyni ich skutecznymi strażnikami wampirzych leży. Okej. Ale ten ogień bratobójczy, to ja ci kurczę gnoju tego nie podaruję. Może było ich tutaj wrzucić, ale ja nie wiem, czy ja tego grubego bym wrzucił na te palto. Dobra, tu raczej chyba nic nie znajdziemy. I tak mamy wszystko tutaj już znalezione na tej arenie. Young Rentier, still on your father's leash, I see. Wjazd na chatę. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you're... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. Ja tak samo. Belmontville! The gathering's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting DeBono for 3 months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? W tym wieku? To jest najstarszy, ten nasz przyjaciel jest najstarszym tutaj żołnierzem naszej organizacji, który poluje na wampiry. Także zwolnienie mu nie straszne. Na emeryturze? Belmontville Mines, huh? We're gonna be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, DeBono's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie, do you? That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Ej, nasz bohater ma taki trochę głos podobny do Morgana. Tak trochę. Z Red Dead Redemption. Crawling with familiars. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure Fancy Pants here doesn't make a run for it. In broad daylight.
That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass-licking... Tick lovers should be shot on sight. Ah, what the hell. Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Ah, eat me. Nie no, fajnie, fajnie, fajne są te cutscenki. I mamy strzelba Reinterów, czyli Winchester. Precyzyjna strzelba, idealna do walki długodystansowej, w tym do niszczenia punktów wrażliwych przeciwników. Przytrzymaj lewy, prawy przycisk myszy, by wycelować, ciśnij lewy. Przepraszam, by strzelić. Chester zmiękł, no. Też dostałem. O, rzeczywiście, no mówiłem, Tiborku. Ale od razu widać, że tekst tłumaczony z angielskiego. Trochę tak, trochę tak. I nowy cel. Znajdź wejście do podziemi. Okej. O kurczaki. Ale tutaj już chyba mamy określoną ilość amunicji, czy nie? Na celowniku mamy takie cztery żółte kropki. Nie no, zajebiście. Podoba mi się. Podoba mi się. I teraz tak, wiedza. Mamy chapter drugi, najazd. Sponiewierany wampir odpowiedzialny za podejrzany ładunek, który kieruje agentów do kopalni Molmontyville. Krwiopijca niechętnie powodzi się przez... prowadzi ich przez labirynt ciemnych ścieżek wprost do pradawnej świątyni, gdzie raz na milenium odbywa się wampirze konklawę. Jedna skrzynia, kasa 11 sztuk, no i dokumenty w ilości 4. Chester Morgan. W ciągu ostatnich kilku dekad Chester nawiązał szerokie kontakty z różnymi postaciami z półświatka. Sprzedawanie informacji każdemu, kto za nie zapłaci, przysporzyło mu kilka wrogów. W społeczności wampirów jest dobrze znany jako fixer, kurier i okazjonalny chłopiec na posyłki dla wysoko postawionej szlachty krwi. That gathering won't find itself, you know? Move it. No dobra. No co, lecimy. Słuchajcie. Widzę w prawej dolnym części ekranu, że mamy jakieś dodatkowe rodzaje amunicji, ale są zablokowane. Ciekawe. I tutaj na razie też nie mamy żadnego upgrade'u. Rewolwery, tutaj broń. Mamy tą strzelbę ze złotych łusek. Zachód to miejsce zarówno bogate w drogocenne kruszce, jak i pełne niebezpieczeństw. To jest ten sam opis co wcześniej. Tu jest jeszcze jakiś obrzyn. Ale nie mogę tylko użyć skórki, jest na razie zablokowany. Ulepszeń na razie też nie możemy tutaj dokonać. Mamy jakiś tam punkt, ale na razie gra nam nie powiedziała, co i jak ulepszać. Mi się wydaje, że to jest kwestią czasu. I Tiborku, niszczenie wrażliwych punktów wrażliwych przeciwników. No coś mi się wydaje, że akurat ci przeciwnicy nie będą was tacy wrażliwi. Jak trzeba celować tylko w jakieś punkty, nie? Jakiś kawał jakiś menelstwa demonicznego to będzie. I ścierwa. Tak coś czuję. You know the can is right there in front of you. Oh shut up, I told you my sight's not recovered after the change. Hey, so you're telling me it's not the blues? Strzelba Reinterów to celna broń, która umożliwia strzelanie we wrażliwe punkty przeciwników, by zadać im ogromne obrażenia. Przytrzymaj prawy przycisk, aby mierzyć, a następnie wciśnij lewy, by strzelić. A może my zapytamy panów o drogę? Panowie, tutaj widział ktoś moją kiero? Taka brzydka z zębami. O kurczę. No
Dobra, chyba panowie nie są za bardzo skorzy do pomocy. Punkty wrażliwe. Używaj strzelby Reinterów, by zniszczyć migoczące punkty wrażliwe, zadając przeciwnikom ogromne wrażenie. Ogromne wrażenia, tak. Ogromne wrażenie to ja będę miał. Obrażenia. Okej, okay, dobra. Pamiętajcie, że wyłączyłem wspieranie celności, bo jest w ustawieniu. Tiborku, wyłącz sobie to wspieranie celności na padach. Jest w ustawieniach. Bo ja sobie to wyłączyłem, nie, mi się wydaje, że nie potrzebuję. Nie potrzebuję takiego czegoś. Troszkę więcej będziemy mieć utrudnienia w tej walce. Jak nie będzie mi tam celownik latał specjalnie, niekontrolowanie od mojej osoby. Celuj w krocze, temu osłodzie. A postaram się. Celuj w cyce. Mi się wydaje, że ja chyba we wszystkie te elementy mi strzeliłem, tylko nie w to, co trzeba. To nie będzie trudne, bo takich będzie na arenach cała masa. No tak, tak. Strzelaj wszędzie i tak trafisz. Tak, Tiborku? Strzelaj wszędzie i tak trafisz. Tutaj coś mamy. W ogóle mieliśmy nowy wpis, nie? Wiedza. Sługus rewolwerowiec. Ludzka służba Sanquis określana jest mianem posługaczy. Asystują wampirom pomiędzy innymi w przypadku wszelkich czynności, które muszą być wykonane w trakcie dnia. Ci oddani rewolwerowcy oddają życie za swych panów. Często karmią ich swoją własną krwią, co pogłębia łącząca ich więź. W nadziei, że w nagrodę pewnego dnia sami zostaną przemienieni w wampiry. Dar przekazywany jest jednak niezmiernie rzadko, co jest zapewne źródłem frustracji u posługaczy. I coś tu jeszcze jest. A, tutaj po prostu podpowiedź. Maro. Nie rewolwerem. Family of Calvert. Another tick wannabe. Well, that's not gonna happen. Wygląda jak projekt tatuażu. W ten sposób Sanquis oznaczają swoich posługaczy. Ale to działa chyba tylko na padach. No właśnie, wydawało mi się, że celowałeś w tors, a trafiłeś w głowę. Śmierdzi cheatami. Czekaj. Czekaj, coś tutaj jeszcze jest. Okej. Okay. Gra. Nie, mam ręczny. Walka. Pomoc przy celowaniu. Auto... Tu już widzisz, asystowanie. No to po co mi to? Podążaj za celem. Wyłącz. Ale ja chcę ręczny. Ręczny pozwala graczowi mieć pełną kontrolę w trybie celowania. No to dobra, no to to chcę. O, i tak. Ale ja tak miałem. Tiborku. Chyba, że wiesz, jest to ustawione, że achu, zmieniaj sobie, ale i tak będziemy ci pomagać. Bo jesteś lama. A ja mam... O kurna. Oj kurczę, miałem dziwne... A dobra. Czyli to był nasz... Musieliśmy tutaj iść i się niestety już nie wrócimy pewnie, nie? O kurczę, a to jest skrzynia. No, tam można było gdzieś jeszcze otwarta droga. Ale niestety już pewnie nie wrócę. A się widziałem w recenzjach, że ludzie narzekają na to, że nie można już wrócić do wcześniejszych poziomów. No to Lipton. Trochę Lipton, bo tam było jeszcze inne przejście. Żebym zaskoczył. Ja już nie jestem w stanie tam wrócić. No dobra, no to musimy teraz... Musimy tutaj uważnie wybierać, gdzie chcemy. Słuchajcie. Podążać, żebyśmy nic nie pominęli, ale już pominąłem. Czyli seria niestety na 100% nie będzie. Bo widziałem w osiągnięciach, że musimy zdobyć wszystko, całą kasę ze wszystkich map, nie? Czyli znajdźkować porządnie. A to już chyba sobie ten zapastwiłem, ale możliwe, że jeszcze tutaj nie wszystko stracone, ale podejrzewam, że tak. Pierwsza wiadomość na czacie, Darasz, możesz powtarzać ukończone lokacje. Aha, to dziękuję ci. To może to poza transmisją zrobię. Pomiędzy transmisjami. To dziękuję, Darasz. Dzięki za podpowiedź.
I Tiborku, może takie chujowe hitboxy są, albo rozrzut broni. Możliwe, możliwe. No wiesz, no jest, gramy dopiero na premierę, nie? Coś czuję, że na pewno ta gra dostanie parę update'ów jeszcze poprawiających mechanikę. Coś mi się tak wydaje. I teraz pytanie. Czy mam iść tu? Czy mam iść tam? Sprawdźmy tutaj to przejście. Okej. Okej. Jest hajs. Dobra, i tutaj już dalej nie przejdziemy. Czyli tutaj była w tym przypadku opcjonalna droga. Darasz, do tego masz NG+, a na 100% musisz zrobić NG+, bo nie odblokujesz wszystkich skilli bez tego. Aha. Kurna. No dobra, no będziemy grać. W takim razie będziemy grać. Troszkę może więcej razy. Aczkolwiek nie, wiesz, Darasz i wszyscy obecni. No jeszcze nie wiem, czy będę robił 100%. Aczkolwiek bardzo mi to kusi. Bardzo mnie to kusi. NG+, mówisz. Aha, czyli tutaj jesteś nawet bardziej doinformowany niż ja. Nie ma co się dziwić, bo ja tylko tak jednym okiem spojrzałem na te osiągnięcia wczoraj, jak zakupiłem gierkę. A to dziękuję za kolejne tutaj przydatne informacje. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, jak ja to będę ogrywał. Ale cholernie kusi mnie, żeby 100% zrobić. O kurna! No. Uff. Za bardzo tutaj oberwałem. Sługus Sniper. Podobnie jak Brutale, posługacze snajperzy również zostali dopuszczeni do nocnej komunii. Jednak w przeciwieństwie do swoich pobratymców w trakcie rytuału, to ich oczy zostały skropione plugawą krwią. Podobne stworzenie pasożytujące w tej krwi zmienia kolor i kształt oczu posługaczy snajperu, zapewniając im sokoli wzrok oraz możliwości widzenia w ciemności. Tu jeszcze coś jest. A to jest samouczek chyba, nie? Demosłodzie kocho, arena. No. Muszę zwracać uwagę tutaj na dźwięk. Dźwiękogra, jakby to powiedział ojciec Wąziu. Czyli jak słyszymy gdzieś jakiś taki typowy, taki metaliczny dźwięk, to znaczy, że któryś z nas celuje, tak? I trzeba znaleźć gościa i wcelować w ten świecący się dźwięk, bo wtedy, kurczę, on ma naprawdę 100% chyba celności, nie? Co z tego, że robię uniki? To i tak gościu trafia. Zwróciłem na to uwagę. Kabum, Tiborku. Kabum. Za dużo oberwałem w tym kabum. I to mnie trochę martwi. Ale fakt. Arena ale na razie nie jest aż taki wybitnie trudna. Gorzej będzie, jak będą łączyć tych przeciwników. Ciężkich, którzy atakują w zwarciu, i tych strzelających. No to będzie zabawa. Mam takie dziwne wrażenie. Smells of ticks. Gathering must be close by. Okej. More money. Więcej pieniążków dla Mariana. Ale jeszcze tam by się rozejrzał. Bo tu chyba możemy przejść, nie? Okej. Money.
Pieniążki. Pieniunie dla Marunia. Sprawa jest też taka. Dobra, jeszcze połowa do zebrania hajsu na tej arenie. Tutaj jeszcze bym zobaczył, ale raczej nie przejdziemy. Tutaj też nie możemy, bo żeby przejść gdzieś pomiędzy przeszkodami, po prostu musi nam się świecieć dany element. No dobra, to chyba na tyle. Oglądasz wązia? Czasami tak. Tak dla beki. Darasz. Tak dla beki. Znaczy, rzadko kiedy go oglądam, ale czasami są gry, które lubię i lubię się pośmiać z jego wkurwu. Wąziu jest dla mnie taką osobą, który gra na najwyższych poziomach trudności i które stosuje rzeczy, których ja nie powinienem robić na tych wyższych trybach, nie? Czyli wyzwywać jak się tylko da i banować kogo tylko się da. Ale poza tym go lubię. Widzę, że jednak kupiłeś grę. Kupiłem. Dobra gierka, naprawdę. Podoba mi się. Ja bym sobie nie odpuścił takiej gry, mimo wszystko. Shanti, witam serdecznie. Oho, kopalnie. Pancerne pająki. I Darasz. I see you, man of cures of feel. Archonofobia. Ostrzeżenie. Jeżeli nie lubisz pająków, możesz wyłączyć ich wyświetlenia w głównym menu. Jezus, jak dobrze tutaj ktoś pomyślał o tym. Ja nie lubię pająków, ale nie będę ich wyłączał. Ale ciekawie zrobione. Nie lubisz pająków, wyłączaj. Co tam, panie Shanti? Jak tam? Poranek mija. Co tam słychać u ciebie w ogóle? Pytanie jest teraz, gdzie mam iść? A która ścieżka jest opcjonalna? Ja jebę. Tu faktycznie jest labirynt. Dobra, tam jest chyba nasz cel. Dobra, tu jest chyba jedna z opcjonalnych ścieżek. Okej. Odwrót. Bo jest jeszcze... Można przejść od tej strony, ale tam ten pierwszy korytarz na prawo, który wysadziłem. Tam jeszcze bym zobaczył. To było tutaj, nie? O, widzisz. Dobra. No, ale tu jest zamknięta ścieżka, no właśnie. Szkoda, że nie można wracać już do wcześniejszych aren odwiedzanych, no ale... To nas bardziej tutaj przymusza, żebyśmy bardziej myśleli, gdzie idziemy najpierw i eksplorowali. Kokosik. O, Daria jest. Witam serdecznie. Czy ja mam z widy? Nie, to jestem ja. Co to za giera? Połączenie Val Helsinga z Red Dead Redemption. Czyli Evil West, Dario. Witam cię. Dzień dobry. Co tam, Dario, u ciebie słychać? Jak tam mija poranek? Kogosik, moja ex ma anarchofobię i nie była w stanie grać w nic, co miało pająki. No właśnie, czyli ja lubię takie właśnie rozwiązania, Kokosik. Właśnie, że twórcy jednak o tym pomyśleli i że takie coś wyłączają. No, no widzisz. No to może, to jest naprawdę potężny lęk, nie, w człowieku. Anarchofobia, nie, masakra. I Shanti, aniby miałeś sobie darować na razie grę, a na Steam czasem wpadnę, żeby ją obejrzeć, a tak to samo gram. Nie będę oglądać pewnej serii, no i bardzo dobrze. No miałem, ale czy ty wierzysz, Shanti, że ja odpuszczę grę, w której jest rozwałka, są karabiny, są shotguny, są wampiry? Nie ma opcji. Nie ma takiej opcji, panie Shanti. Nie ma takiej option. Nowa część tak, z wampirami. Dobra, nic już chyba więcej tutaj nie znajdę. Także ciśniemy. Ale jestem mega, wczoraj się zjarałem tą gierką.
jestem mega jej ciekawy, nie? Zobaczymy. Na razie sobie trochę pogramy. Dzisiaj, przed robotą, po robocie. Wczoraj się tak naprawdę zjarałem tą grę. Tak to faktycznie, Shanti, nie będę ukrywał, ale nie miałem jej kupywać. Ale tak mi się spodobało, że nawet od razu już wczoraj intro zrobiłem. Do gry. Nowy cel, zbadaj most. Tak mi się wczoraj, słuchajcie, ta gra spodobała. Że od razu i intro zrobiłem i od razu zakupiłem w przedsprzedaży. Coś mi się wydaje, że nie będę tego żałował. Twoje zadania zawsze mija się z prawdą. Nie zawsze. Proszę mi tu nie szkalować. No, ale w ogóle, ale to nie tylko to jest tutaj magią, powiem ci, Dario. W ogóle to jest dziki zachód, nie? Czyli troszkę poszedłem w ślady Michała. Tylko, że ten zachód ma własne kły, które chcą nas ugryźć w dupala. Co to jest? Dead end. Great. You seeing this too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little light to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Sanguis Eternus. Well, I'll be damned. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Evil West. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych materiałów z tej, jakże innej serii na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć.